Przyszłem około godziny 7.44 na ulicy Łazowej w rejonie przejazdu kolejowego. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pociągu i samochodu osobowego. Na chwilę obecną wiemy, że w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie osoby z samochodu osobowego i ze wstępnych relacji wiadomo, że kierujący samochodem osobowym wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, nie zatrzymując się w związku ze znakiem stop, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z pociągiem relacji Łódź-Widzew-Zgierz, który jechał w kierunku Zgierza. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że maszynista pociągu, mieszkaniec Łodzi, jest trzeźwy.